Cześć, dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogu i to tak, jakby powiedzieć, poczekajcie, muszę to położyć, dość, jaka ja tu jestem piegowata, no ale natury nie oszukamy, dość nietypowo, bo vlogi zaczyna się rano, u mnie jest 23:30, zaczynam vloga jutrzejszego, w sensie, że jutro będę go nagrywać, tak naprawdę, a dzisiaj to taki wstępik. Poczekajcie, bo mnie wkurzyło, że tutaj muszę troszeczkę wyczyścić półkę. Też tak macie? W sensie, wiecie, tutaj ten róg tak. Ja tak czasami mam, wiecie, że jak coś tak zobaczę, to ja muszę przejechać, szczególnie w kuchni, bo mnie to by no nie dawało spokoju. Już. Jest 23:30, a ja właśnie grzeję jeść. Nie sobie, ja jestem grzeczna. Nie jem. Jarkowi. Jarek będzie właśnie wracał z pracy, właśnie wraca. O 23:13 ruszył. No i przyjeżdża tutaj. No i jutro rano zawożę go do jego z domu. Ziemniaczki. Taka jest moja kochana. Smażam mu troszkę ziemniaczki. Jeszcze będzie mięsko, ale to mięsko za chwilę, bo to kurczaczek. Ja przepraszam, że na 14:00. Ale że go poprosiłam, bo miał dzisiaj jechać. On już sobie od dłuższego czasu widujemy się codziennie, bo Jarek kończy pójść do pracy. I nie ma jak już do siebie wrócić, więc on tu przyjeżdża. I ode mnie jedzie znów do pracy. Ciepło też się, przepraszam, Boże, jak ja ziewam. Że pewnie by się wyrobił na tym trajkę. Ja to mówię trajką u niego, a to jest tak naprawdę pociąg. Taki regionalny, którym by dojechał do domu, który ma wolne. Ale poprosiłam go, żeby przyjechał tutaj, a jutro pojedziemy, jak go zawiozę. Gdyż, ponieważ Jarek ma dzisiaj urodziny. Prezydent, no to on wiedział dawno, co... Znaczy wiedział, po prostu sobie zapomniał, co dostanie. Ja na szczęście nie zapomniałam, co chciał. Więc prezydent dostał. I ja mu robiłam torta. Powiem wam szczerze, że nagrałam jak robiłam tego torta, tylko nie wiem, czy to, co ja nagrywałam, nadaje się do publikacji. Ten przepis. Teraz wam pokażę zdjęcie, jak ten tort wyglądał taki udekorowany. A to jest tort, który już jedliśmy dzisiaj z Jarkiem. I właśnie chcę zawieźć, no bo trochę mi graci ten tort. Zawieźć go tam do mamy jego. Walizkę Jarkową tam zawieść, bo tu Biu i Gusia w pokoju siedzi. I łatwiej mi będzie, jeśli będę z Jarkiem mogła to zawieść, a nie sama. Jutro szybko będę wracać, bo dwie z was, które mnie oglądają, czyli moja kuzynka i jej córka, przychodzą do mnie na paznokcie. W sensie ja będę miała robione paznokcie. Ja po prostu przekażę informacje, które ja wiem. Nie powiem, że będę uczyć czy coś, no bo to nie tak. Ale przekażę informacje, które ja mniej więcej wiem. Dobra. Jaruś ma mięsko i ziemniaczki robione. A ja się odzywam do tak naprawdę do was jutro, bo pewnie jutro i pojutrze będę nagrywać tego vloga, ponieważ jutro no nie będę nagrywać, jak będą dziewczyny. Bo dziewczyny się będą wstydzić i one nie, na pewno nie będą chciały być we vlogu. Także, no niestety. Jeszcze przy okazji, czy wy też tak macie? Te ogórki już do mnie mówią. Normalnie mam taką na nie ochotę, ale jeszcze jest za wcześnie. Jeszcze z 3-4 dni muszę przeczekać, żeby się dobrze ukisiły. Tatuś mi zrobił. Resztę oczywiście mam na przedpokoju, ale one do mnie mówią, zjedz nas. O, Posiu. A, i od siostry dostałam mojej coś wspaniałego. Oczywiście to podjadam, to już jest rozgniotłam. Pomidory szere kocham i uwielbiam. No i mamy dzień następny. Tak jakby zaczynamy tak naprawdę dzisiejszego vloga, wczoraj go zaczęliśmy. Ja nie wyglądam, ale jest straszna duchota, w sensie wiecie co? No burza jakby miała być, jest wilgotna, bo co chwilę kropi, jest
Ja nie prostuję włosów takich, w takim wypadku, bo to się mija całkowicie z celem. Ja właśnie Jarkę odwiozłam, bo Jaruś, tak jak widzieliście, wczoraj mu robiłam, poczekajcie, zamknę drzwiczki. Wieczorem mu robiłam jedzonko, bo przyszedł po pracy, no i dzisiaj pojechaliśmy do niego, jeszcze byliśmy na zakupach. Ja czekam na dziewczyny, jest za 15, druga mają być po drugiej, więc jeszcze mam chwilę czasu. I stwierdziłam, że muszę podzielić tutaj parę rzeczy, ponieważ dostałam od mamy Jarka soczek. Igor dostaje dużo soczków właśnie teraz, na przykład ja mu robię herbatkę, taką słomkę i dolewam soczek teraz ma z truskawek od mamy Jarka. Tu mam malinowe i świeże malinki, które mama Jarka z tej skrzaczka sama zebrała. Takie zdrowe to ma Iguś. Krokieciory te podzielę na dwie części. W sensie trzy schowam dla Jarka do zamrażarki, a dwa zjem dzisiaj ja. Bo nie mam się nic na obiad, a jeszcze dziewczyny mają przyjechać, nim to wiecie. No to tym bardziej, co tu jeszcze mamy. Mielone, to jadam do zamrażarki od razu. I uszka. To jest wszystko od mojej teściowej. I zrobimy haul zakupowy z Lidla, co kupiliśmy po prostu z Jarkiem. Zgrzewka wody, której nie pokazuję, bo to zwykła woda mineralna. Kurki. Bo i tak Jaruś będzie u mnie na weekend, chyba w piątek już paść, ale na pewno będzie w weekend, w sensie po pracy tylko. Nie tak, żeby mnie odwiedzić, wiecie. To nie to, ale po pracy będzie, więc wiecie, stwierdziłam, że zrobię taki sosik z kurek. Ziemniaczki się poleje, to wiecie, nie będziemy takiego suchego. Mamy dwie siatki. I tak, dla Igusia paróweczki. Jedne są z szynki, a drugie są z indyka. Bo moje dziecko, na przykład dzisiaj, nie chciało jeść mleka rano. No po co mleko? Przecież on już jest stary chłop. W sensie on tak myśli, nie ja. I on mleka nie. Uguga, nunu! Nunu! No! Mama, mama, to przyjdzie. Bo ty rozwaliłeś, mamie. Nie ciesz się. Chodź. Mama da chrupkę. Chrupeczki oczywiście Igusiowi, które jak widać, o, pypka już jest wyrzucona po drodze. Proszę. Dziękuję. Takie pyszne. Więc gugaję chrupkę. Jak szybko jeszcze rozpakowuję resztę. Dalej. Buraczki zasmażone z cebulką. To wiecie, czasami tak nie ma co do obiadu. To tak się machnie. Tutaj też sobie machnę tą półkę jutro. Śmietane 30. Bo się czasami przydają. Chyba wzięłam ze 2-3. Nie wiem ile. Sery. Te półtusty te były za 2,99 na promocji, więc je wzięłam. Serek. Taki niby feta. Do sałatki mam zestaw tych sałat. Trzeba zrobić sałatkę. Bo dostałam od siostry i już trochę zjadłam. Takie wiecie, ode moich rodziców z działeczki. Pomidorki. Mydełko DAF. Bardzo lubię DAF. I czasami lubię się umyć mydłem. Wiecie co? Nie płynem, a mydłem. Nieważne, bo to paragon. 4, 8, 120. Źle mi policzyła. Powinna mi dać 4 punkty. Oszukała mi. Dała mi 3 punkty, a to za każdy za 40 zł. Powinna mieć 4. 4, 8, 12 i 16. A ja 180 zapłaciłam. Oszukali mnie. A to jakieś tam te rzeczy. Dobra. Moje uzależnienie. Domestos. Igusiowi rosołek z ryżem. Szybciej jeden. Jarkowi też parówki. Mają pewnie mniej mięsa. Ale mój Jaruś lubi parówki. Coś, co każda kobieta musi mieć. Śmietana 18. Jaruś sobie wziął jakieś piwa, nawet nie wiem jakie. 1 na 100. Pale Ale. I Miłosława niefiltrowanego sobie wziął. To już sobie Jaruś wkładał. Ogórki gruntowe. To dla mnie. Też do sałatki między innymi. Trzeci ser. I dwa soki będą takie pomarańcze 100%. Jak
mam mieć gości, a dzisiaj, jutro i pojutrze mam. Czasami się przykleiła ta dolna, bo sobie pomalowałam. To lubię mieć jakiś sok, takie właśnie, wiecie, też typu cola, takie. Bo na przykład w piątek przychodzi do mnie, znaczy ja jadę po babcie Radka, no i właśnie sobie paznokcie zrobić, bo już powiedziałam, ma odrost, więc przychodzi do mnie na dzień. No to jej pazurki zrobię, no i wiecie, też ona robi na przykład Pepsi się napić. To jest drugie. Jakieś Sapporo. Jak mówi, jak wiecie sami, Jarek różne piwa kupuje. W sensie takim, że testuje. Druga siata. Igusiowi jabłuszka. Jabłuszka ma od Jarka pełno, ale bananek, bo on bardzo lubi bananka, jabłuszko, takie wiecie, kawałeczki. Więc ma. Winogronko. Też lubi. Tylko ja mu obieram. Ten do podłóg. Drugi właśnie sok. A, to tam spadło. I wzięłam, bo Jarek, Igor bardzo lubi spaghetti po bolońsku, więc mu jeszcze wzięłam dwa te. Lupi Lu. Pierwszy raz wzięłam obiadki z tej firmy, no zobaczymy. A że dziś oddałam z lodówki Jarka te. Tort, bo tam podzieliłam się z jego mamą, więc mam miejsce. Mogę mu zrobić Igorowi zupę. Bo tak to nie miałam miejsca, żeby mu gdzieś zupę z garnek, zupę schować. Więc moje dziecko było chwilę biedne, no bo jadł słoiczki. Ale w sensie jadł wczoraj i dzisiaj będzie jadł słoiczek. Bo dopiero będę gotować, bo dzisiaj już no nie mam czasu. A dopiero od jutra znów wraca zupa. No i co? No to mamy jeszcze tą pepsiorę i dwa sprajty, co widzieliście. No i Fifka też ma jedzą. I tyle tak naprawdę. Aha, no jeszcze ręczniki papierowe, ale to już wam nie będę pokazywać. W takim razie ja chowam te wszystkie rzeczy, która jest za 5. Dobra. Jeszcze sobie one mają być po 14. Więc ja jeszcze sobie opitolę krokieta. Wiecie co? Tego krokieta nie opitoliłam wtedy, bo dziewczyny za chwilę przyszły. Opitoliłam go dopiero wieczorem i on mi uratował życie. Teraz właśnie siedzimy z tym panem oto. Ja do mamy taki uśmiech. Tak, z moim Igusiem siedzimy. Igus już jest po drzemce. Jest za 10:03. Tak, ja na obiad dzisiaj zbyłam sera. Tutaj jest kawałek, bo nawet Igus próbował. I tyle. Trzeba właśnie dokończyć tego vloga, bo właśnie go złożyłam do tego momentu, który przed chwilą widzieliście. Chcę go dzisiaj dograć i wam wrzucić na kanał, żeby móc od jutra nagrywać nowego. Mam też te pliki zgrane, jeśli chodzi o film z tortem. No ale niestety, jak jest Igor, to ja już nie będę w stanie nic nagrywać, bo to już ledwo dograłam tą końcówkę, znaczy dograłam, złożyłam tego vloga, co widzieliście, bo końcówkę to już był Iguś, wiecie, on tutaj cały czas do mnie przychodził. Tak, już było ciężej, więc ja komputer właśnie już wyłączyłam i się biorę za jedzenie dla tego panicza, tak? Bo dopiero wstał, więc napił się. Moje dziecko już potrafi, w końcu potrafi samo pić. W sensie takim, że wiecie, ogarnia to, że butelkę trzeba dać wyżej, żeby woda leciała. Więc on już pije sam, bierze sobie, ma zawsze przygotowaną gdzieś tutaj niżej butelkę i jak ma ochotę, sobie przychodzi i pije. I on potrafi takich butelek wypić 3-4 dziennie, więc to jest myślę dużo. Tak? Tak? To takie co było, to się obracał na... To wszystko mamie zrzucam. Tak? Halo? No? Wszystko? A może byśmy coś zjedli? Guguś? No? Eh.
Tak, moje. Mój syn jest bardzo dużym kombinatorem. W międzyczasie byłam na... Znów Kraków siedzieli i wzięłam fotel. Pani nic nie chciała, dostała ode mnie to Fifi, bo jest tylko do przeczyszczenia tak naprawdę. Ale powiem wam szczerze, w końcu... Jak Jarek przyjeżdżałam gdzie siedzieć. Bo nie jest okupowana cała sofka. Znaczy jest cały czas, ale ja mam swój fotel. Tak? Sinuś? A buzi? Nie ma psy, chciałaby z buzi. O, właśnie, widzicie? Już go myszka interesuje. Dlatego ja nie mogłam już dalej składać filmu. To i tak, że mi się udało to, co złożyłam, to jest... Jestem z siebie dumna, bo końcówkę już było ciężko składać. Bo już panicz chodził. Dobra, ja nie przedłużam. Biorę się Gusiowi dać jeść. Ja się odezwę do was jeszcze pewnie, a wy trzeba mi dokończyć tego vloga, żeby go dołożyć. O, jedno wam pokażę. Igor odkrył, że jak mam jakieś pudełko, to jest... O, już przestał. To jeżeli się głośni i sobie robi głośnik. Jakbyście nie widzieli, jak ja spędzam czasami wieczory. Tak. Ktoś tu jest, wiecie... Spragnione miłości. Igu śpi, a ja idę się kąpać i powiem wam szczerze, że jestem dzisiaj padnięta, naprawdę. To jest... Ugniata mnie. Dziewczynka myśli o karierze filmowej, dlatego profesjonalna lekcja gry aktorskiej to spełni jej marzeń i być może pierwszy krok... Jestem padnięta i... Dzisiaj, znaczy poprzedniej nocy było dość ciężko. Jarek pewnie też jest padnięty, bo jego rowi idą zęby. I wiecie co? Nie spał, płakał. Przepraszam, nawet w pewnym momencie, jak już poszłam mu tam po drugie robić mleko, ja wracam, a Jarek go jeszcze bujał na rękach, bo taki... I dopiero jak dostał przeciwbólówkę maści, to dopiero się uspokoił. Mam nadzieję, że dzisiejszą noc będzie miał też dziecko spokojniejsze, bo on też przestał też taki niedospany. No, zobaczymy. Jest za 5:10. Ja ten film złożę jednak jutro, bo widzicie, aż mi się oczy już szklą. Idę się kąpać i idę spać. Bo Jarek wróci po pracy i jeszcze muszę wstać, zrobić jeść. Potem dalej będę spała. A jutro trzeba wstać, bo jutro mam badania krwi. Wtedy. Także ja... się zbieram, myju. Wam życzę spokojnego dnia, wieczoru, ranka, zależy kiedy to oglądacie. I do zobaczenia co w kolejnym vlogu, w którym myślę, że już będzie Jarek, bo vlog będę nagrywać jutro.